Na razie jeszcze trwają tu prace, ale jak zapewnia wójt gminy Rędziny, wkrótce dobiegną one końca, a dzieci, młodzież, ale także zespół ligowy korzystać będą mogli z odnowionego obiektu, a zatem trenować i rozgrywać swoje mecze w komfortowych warunkach. Mamy na szczęście teraz już tak na ukończeniu boisko Unii Rędziny. To jest klub, który przez wiele lat błąkał się po wielu miejscowościach powiatu częstochowskiego, nie mając własnej siedziby, nie mając własnego boiska. I teraz miejmy nadzieję, że o ile nie w tym roku, to w następnym sezonie już rozpoczniemy na własnym boisku. Boisko Unii Rędziny będzie oddane do użytku jeszcze w tym roku. Oczywiście budujemy teraz zaplecze sportowe, widzimy już z tyłu, że powstają piłkochwyty, budynek klubowy, ogrodzenie. Lada moment pojawią się tutaj oświetlenie, będą tutaj jupitery oraz piękne trybuny. Inwestycja nie byłaby możliwa, gdyby nie pozyskanie środków zewnętrznych, bo koszt wykonywanych tu prac nie jest mały i wynosi aż 2 miliony złotych. Nikt z samorządowców nie żałuje jednak ani jednej wydanej złotówki, bo obiekt jest potrzebny i użytkowany przede wszystkim przez dzieci i młodzież. Tak, mogę się z tego cieszyć. Rzeczywiście mamy dwa kluby sportowe piłkarskie. Mówimy tutaj o Unii Rędziny, na której boisku, przyszłym boisku teraz jesteśmy, oraz o Lotniku Kościelec. Obie drużyny naprawdę mają bardzo dużo grup młodzieżowych. Byłem na jednym z treningów Unii Rędziny i cieszyło to naprawdę oko, gdzie widzę 30-40 osób biegających w wieku od 7 do 10 lat, biegających za piłką. To jest coś fantastycznego, bo do tej pory wszyscy myśleliśmy, że dzieci to jednak tylko telefony, komputery, a tutaj pięknie. Dlatego dla takiej przyszłości, dla młodzieży warto jest inwestować właśnie w sport.